A ella le gusta. Mami, con tu body. Este party es un safari. Todos miran cómo bailas. Hoy tú andas con un animal. Mami. Wszystkim. Dzisiaj jest nasz ostatni dzień na Kubie. Przybrałyśmy się w stroje kąpielowe i idziemy na plażę. Także tak pół godziny przed wyjazdem na lotnisko pójdziemy się przebrać, wykąpać, spakować. Także dzisiaj pokażę wam już takie ostatki z naszego hotelu. Zabiorę was teraz na plażę do Jessie i razem spędzimy nasz ostatni dzień. Jesteśmy teraz w naszej budce, gdzie codziennie brałyśmy drinki na plaży. Jest to już mój ostatni drink tutaj, kaj pirożka. Będzie to po prostu, to jest tak smutne, że dzisiaj już wyjeżdżamy, ale niestety mamy dosłownie półtorej godziny do wylotu, czy dwie? Do wylotu mamy 5 godzin, 6. Ale do odbioru, wiecie, do odbioru mamy 2,5. Do odbioru 2,5. A, thank you! No. Pycha. Więc mamy do odbioru 2,5 godziny, więc sobie jeszcze poleżymy z godzinkę, półtorej. No i pójdziemy coś zjeść, pewnie burgera standardowo i pakować się. Słuchajcie, mamy tylko pół godziny do przyjazdu naszego busa. Nie jesteśmy ani spakowane, ani umyte, ani ubrane, nic, po prostu pół godziny. Więc żegnamy się naszym morzem, Jessa, będziemy płakać, naprawdę. Oye, gente buena, saludos de Cuba. That's my Spanish brother. Su hermanito cubano. Sí, cubano. Saludos a toda la gente de allá de Polonia, ¿no? I will be cry. No, don't cry. Don't cry. Jessie biegnie, bo nie zdąży, no mówię serio. Oj. Dawaj. Nagrywaj. Pakuj rzeczy. Nie mamy czasu. Jezu, widzicie, to mamy na to tylko 10 minut. No, czekam kamerę. Słuchajcie, dałyśmy radę, spakowałyśmy się jakoś w te 20 minut. Lecimy jeszcze szybko na plażę, pożegnać się z wszystkimi. Mam na sobie ogrodniczki, koszuleczkę, torebkę, wiadomo. I Agi! Gdzieś kurtkę? Kurtkę mam w walizce. Tak. A ty gdzie swoją dajesz? Jessie też ma już Agi, tutaj będą pewnie na nas patrzyli jak na wariatki z tymi butami, wiesz o tym? Oczywiście, że tak. Jedziemy do domu. Nie wierzę, że już wyjeżdżamy, wiesz? Let's go. Zdarza się? Przepraszam. To z tych emocji. Jessie dla swojej szwagierki przygotowała kosmetyki. Nie bierzemy tego, bo jest po prostu za ciężkie. A tutaj wiecie, nie, na pewno nie dostaną takich kosmetyków, jak my mamy, więc podzielimy się. Dobra, wyłączaj to. Buzi! Nie uwierzycie, ale przyszłyśmy jeszcze po drinka. To idzie. Zdążyłyśmy jeszcze jednej. Leć! This is my fiance. Husband. Gold rings from, I see the gold. Wiecie, że sam zrobił obrączki? Pokaż. Pociął rurę i nałożył na to jakąś złotą farbę. It is gold. Ale pierścionek już jest od Tiffany'ego, Tiffany, yeah. Zaręczynowy jest od Tiffany'ego. Mój zaręczynowy też jest od Tiffany'ego, podwójny. My nom. Oye, la pasamos super bien con te y esperamos que vuelvan pronto. We're gonna come back soon, don't worry. Fajne chłopaki, co? Wiecie co? Poznałyśmy tak świetnych chłopaków tutaj. Naprawdę, tacy przyjaciele, że... Mają takie maniery, są tak wychowani. Odsuwali z nami na kolację w koszule. Odsuwali nam krzesło, otwierali drzwi, zamawiali dla nas drinki. Narzeczony Jessiki jest dla niej narzeczony. Tak dla mnie jak brata, tak samo Feliksa, mojego byłego męża.
But Douglas już jest moim prawdziwym narzędziem. Is this for real? Yeah, it is. Of course it is. On mi powiedział, że tak. On mi powiedział, że to jest naprawdę, naprawdę. It is real for you? So I'm really a fiance. Stephanie. Tak jak widzicie, zaręczyłam się. Nie wiem, jak to się stało, ale jest super. Przeszliśmy mega fajne wakacje tutaj na górę. Słuchajcie, chyba lepszego prezentu na urodziny sobie nie mogłam zobaczyć. Specjalne podziękowania dla? Specjalne podziękowania dla mojej mamy i dla mojego kochanego Wojtka. Ja mówiłam o sobie! Ale dla moich rodziców największy, bo dzięki nim tutaj, tak. Dzięki nim tutaj jest. Proszę specjalne podziękowania. Say hi! Yeah, it's for Polish people! Say hello, Poland! From the States! Cuba! From Miami! That's how we follow. Blow it up, blow it up. Hi! See ya! Does he... It's a sandwich, no. Cuban sandwich! They need to wait for us. Yes, we have to go, Angie. We have to go. But our... Say goodbye. Bye bye. We're gonna miss you a lot. Dawaj, szybko. Co chcesz powiedzieć? Jesteśmy już w autobusie, jest mi tak smutno, że wyjeżdżamy, słuchajcie. Nawet sobie nie zdajecie sprawy. Wzięliśmy sobie ostatnie prawdziwe kubańskie drinki do autobusu i po prostu widzę, jak nasi chłopcy odchodzą w oddali. Jest mi tak przykro, że po prostu się popłaczę chyba zaraz. Naprawdę, jest mi strasznie przykro. Strasznie, 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 a przez to, że chyba to były nasze najlepsze wakacje, nie? No. Chcemy płakać, w samolocie serio? Na pewno się popłaczemy. No. Serio? Serio. Będę... Chciałabym tu jeszcze raz przyjechać. No, przyjedziemy. Serio? Chcemy płakać. Smutno mi jest. Fajnie było, co Jessie? Super, pomyśl, było, że naprawdę. Poznałyśmy się dokładnie 11 dni temu, pierwszy raz i poleciałyśmy razem na wakacje. Było mega szalone. Były mega, chyba najbardziej szalone w moim życiu. Prawdziwe kubańskie wakacje. Najlepsze jest to, że nie było tak, że wiecie, widziałyśmy tylko hotel. Znaczy, Jessie może tak. Nie no, widziałyśmy też poza miastem, ale byłam na przykład u Douglasa w domu, zobaczyłam naprawdę prawdziwy kubański dom. Także nam pokazali naprawdę, jak ta prawdziwa Kuba wygląda i to nie jest tak, że jest tutaj pięknie, są to Karaiby, tylko jest naprawdę wielka bieda, jest ogromna bieda. Jesteśmy już, kochani, na lotnisku. Troszeczkę się ogarnęłyśmy z tego smutku. Jezu, jak ja się cieszę, że my tu przyjechałyśmy! Nie masz tego? Wszyscy na nas patrzą, ogólnie wszyscy się zawsze na nas wszędzie patrzyli. Ogólnie tak, chcę wam powiedzieć, że w hotelu byliśmy jednymi z najbardziej lubianymi przyjaciółmi. Wszyscy z nami się zawsze witali. Nieważne czy pracownicy, czy goście hoteli, czy 12, 8, czy 20, 10, miałyśmy 10, znajomych w wieku 70 lat, w wieku 60, w wieku 30, w wieku 20. Miałyśmy tyle znajomych. Znajomych mieliśmy Iris. Iris była, miała jeden rok, tak. Słodziutka. Ale słodziutka, ale słuchajcie, miałyśmy tyle znajomych. Nieważne jaki wiek, po prostu wszyscy z nami się chcieli bawić, bo byłyśmy tak super. No jesteśmy super na wakacjach, sama powiedz. Wszyscy, naprawdę, wszyscy zawsze do nas podchodzili. Wszyscy, że byłyśmy takie przyjacielskie. Z Anglii, z Kanady, po prostu z każdego kraju do nas przychodzili. Przez to, że byłyśmy takie przyjacielskie. Ogólnie... Świetne wakacje. Menadżer, słuchajcie, nas zaprosił na kolejne wakacje. Co chciałyśmy, to nam dawał. Tak. Jessie chciała zaprosić chłopaków do restauracji, gdzie nie mogli chodzić normalnie. Wzięłyśmy ich na kolację. Chciałyśmy dostać dłużej? Yes. Dostałyśmy dłużej. Chciałyśmy za darmo internet? Dostałyśmy yes. Za darmo internet.
Chociaż internet był, mimo to, że za darmo, ale był bardzo słaby. Był... Co my mają do internetu? Snapchat w ogóle nie działał. W każdym razie Jorge był dla nas. Jorge! If you see this, kisses! Thank you so much! Thank you for that stream! This is for your little angel! Dokupiłyśmy właśnie room na lotnisku i Jessie... Przepakowuje moje walizkę, gdyż kupiłam musi przepakować. Musiałam lepiej, wiecie, zapakować, ponieważ nie możemy tych alkoholi wziąć do torby. Tak, do podręcznego musimy tutaj dodać do walizki, więc... Boimy się, że nam się ten rum potłucze, ale może nie. Próbowałyśmy właśnie negocjować z panią przy check-in, aby nas nie odsyłała do domu, żebyśmy mogły po prostu wrócić do hotelu. Ona się zapytała, czy mamy 1700 euro jeszcze na następny tydzień, ale powiedział, że mamy 20 pesos, no to stwierdziła, że nam nie wystarczy. Próbowałyśmy jej powiedzieć, że jesteśmy chore, ale też nie zadziałało, także jednak musimy wracać. Nie siedzimy razem, gdyż samolot jest pełny, nie ma żadnych miejsc, więc ja dostałam miejsce w premium i Angelika może też dostanie, jak przyjdzie ktoś jeszcze, wtedy ona też będzie. To jest straszne, że ja będę 10 godzin siedzieć sama. A tak to przez 10 godzin będziemy siedzieć osobno. Mamy tyle miejsca, słuchajcie, ja mam cały rząd dla siebie, Jessie ma cały przedni rząd dla siebie. Gdyby mnie tylko nie przesadzili. Zobaczymy. Jessie, co ty tam nagrywasz? Czy jest to bardzo? No. Dlaczego? Bo nie widzimy do domu. Będzie zimno. Przesiadam się. Hola, come stop? Mam nadzieję, że mnie nie przesadzą. Też mam tak cię. Się do mnie dosiadł, ale ja nie chcę siedzieć z kimś. Chcę siedzieć z Jessą. Nie, raczej już nie przesadzą, co? Hey, YouTuber girls! Hey, YouTuber girls! Tak nas wołali w hotelu. Jestem gotowa do Polski. Jak wyglądam, Jessie? Super. Myślisz, że teraz mnie nie przesadzą? Bardzo mi się podoba. Rzucam się w oczy? Nie, w ogóle się nie rzucasz w oczy. Jessie mówi kat. Mami, mami, con tu body, este party es un safari. Todos miran cómo bailas, por tu alas, no, 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 no.